Witam Cię w kolejnym odcinku. Jak już tu jesteś i Ci się film spodobał, zostaw lajka, oczywiście komentarz, no i zasubskrybuj kanał. A ja tymczasem zapraszam Cię na kolejny odcinek Pełen Przygód. No i co? Widzimy się w dalszej części odcinka. Wjeżdża intro. No i miłego oglądania. No i dzień dobry moi drodzy, jestem na załadunku, czekam na załadunek i powiem Wam, po tym remoncie dzisiaj dostałem telefon, że nie ma prądu w Pedixie. Mówię, kurde, co jest znowu? Ale Krzychu jak zawsze mnie wyratował, jak zawsze mi pomógł. Dzięki Krzychu jeszcze raz za pomoc. Gniazdko nie stykało. Tak się wystraszyłem, że hej! No ale jest zrobione, działa, mogą dziewczyny pracować. A ja co? A ja moi kochani, czekam, zjadłem sobie, zaraz sobie kawusię zrobię. W końcu zarabiam pieniążki, bezstresowo, bo wiem, że dziewczyny mogą robić na miejscu. Luks, tak można żyć. Ciepło, ładna pogoda, no po prostu coś wspaniałego. Kurwa git, ja pierdol. I w ogóle, przepraszam, że nie było TBS-a w środę, ale po tym remoncie byłem, moi kochani, tak wam, żebyście sobie zobrazowali, jak to wychodziło. W poniedziałek wielkanocny pracowałem długo, ale chyba tam do 20-21. We wtorek pracowałem 16 godzin. W środę pracowałem 16 godzin. W czwartek pracowałem 17 godzin. W piątek pracowałem prawie 18 godzin, bo pierwsza 20 na filmie widzieliście, jak oglądaliście. Pierwsza 20 wyszedłem z tego, z lokalu. I w sobotę, w dzień otwarcia, od rana jeszcze Pedixa malowałem i wyszedłem się ogarniać do domu o godzinie chyba 14.20, a o 15.30 było otwarcie, nie? Także... Żeby do czegoś dojść, trzeba zapierdalać! Byłem wymordowany, nie miałem naprawdę czasu nawet tego nagrać, pojechać, zmontować. Dlatego nie było, ale w tym tygodniu będzie, w tą środę. Znaczy, no już był jakby, no bo już się oglądali. A postaram się po prostu przysiąść jednego dnia, nagrać po prostu 5, 6, 7 odcinków, powrzucam je co środę już, żebyście mieli na zapas i żeby był po prostu spokój, nie? Także widzimy się po załadunku, idziemy na Słowację, się załadujemy i lecimy za Taranto, także myślę, że powinno być w miarę spokojnie. Cieszmy się pogodą, bo jest pięknie. Poładowane i słuchajcie. Ptaszki ćwierkają, aż miło, nie? Taką pauzę to można kręcić. Jeszcze dokręcam pauzę 20 minut i ruszam. I tak sobie jeszcze przypomniałem i chciałem Wam wspomnieć. Na załadunku poznałem i się przywitał ze mną mój widz, który mnie śledzi na Instagramie, na YouTubie, także jeżeli to oglądasz, to pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Mówi, że celebryta, ja mówię, że ja to nie celebryta. Ja to zwykły, szary człowiek. Także moi drodzy, no, co za dużo mówić. Fajnie było, jak mi widzicie, jak najbardziej możecie podchodzić, zbiłem piątkę, zrobiłem fotę, bo dlaczego by nie. Także co, ja jadę, nie zanudzam, pięknie ptaszki ćwierkają, piękna pogoda, za jakieś 2 godzinki sobie kawkę zrobię, luz bluz. Jaki poniedziałek, taki cały tydzień, miejmy nadzieję, że tak będzie, dojedziemy w naprawdę piękne miejsce. No i dobra, wjechałem na Słowację, jestem na 15 krajowej. No i co? I jedziemy tak naprawdę do Wranów na Topolu. Wybaczcie, ale zaraz Wam pokażę, w jakim fajnym miejscu stoję. Naprawdę w świetnym miejscu. I robimy pauzę, bo zostało 20 minut jazdy. A wolę mieć zapas, jak będę szukał parkingu, niż na styk lecieć, nie? Dafik zaparkowany w takim miejscu, oczywiście. Ściutki jeszcze. Jechałem dzisiaj z bazy. Na bazie byłem, to się to trzymało. Ale jak wyjechałem na załadunek, to się odkleiło, ale dokleiłem taśmę. Widzicie, odkleja się, nie? To będzie taki czas zaklejać i tyle. Nic nie zrobimy. Patrzcie, pokażę Wam, w jakim ładnym miejscu stoję. O, proszę bardzo. Fajnie. Można się pokąpać. Słyszycie? Wiadomo, przy drodze to jest trochę głośno, ale kurde, ptaszki ćwierkają. Wszystko pięknie kwitnie. Można zobaczyć. O, proszę bardzo.
my god! Wow! Kurde, luks. Widok też niczego sobie. Zejdźmy trochę niżej, mam nadzieję, że nie wpadnę do wody. Upadli sobie głupi ryj rozwalił. Czy nie fajnie? Jak coś, to koordynaty macie na dole. Podjechać na pauzę 45, jak najbardziej. Aż miło. Cisza, spokój. Tak, pauzować można, nie? No ja co? Idę wypić kawę. Jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To oby cały tydzień był taki. Oraz taka pogoda. Nic, idę robić kawę, jak już mówiłem. I widzimy się na trasie. Moi drodzy, mamy parking. Wyłączmy to bestię. Nie wiem, czy kojarzycie ten parking, bo to jest parking, jak stałem na początku w ogóle YouTube'owania. Na początku... O, ile patrz, kurwa. I biała skarpeta nie będzie biała skarpeta, czekajcie chwilę. Jak mi się uda, to oczywiście wrzucę fotę tutaj po lewej, ale mniej więcej to wyglądała fota. Coś takiego było. Po prawej macie to jak stoję, a po lewej będzie nowa fota. Coś takiego było i że chill, coś tam, tu kawa stała, nie? Także no, fajne, spokojne miejsce, cieplutko. Co, bijemy pauzę, 10 km od załadunku, znaczy od rozładunku. I tyle. Także moi drodzy, idę robić klopsiki od pychopaka, ostatnia. I w tym odcinku wam coś opowiem na temat pychopaka, co ja sądzę o tym. A ocenę zostawiam, moi drodzy, wam. Także ja idę jeść i odpoczywać w końcu po tym remoncie. Także tyle ode mnie dzisiaj. Widzimy się, moi drodzy, rano. Ja to się zawsze umiem wpierdzielić. Wjechałem sobie nie w tę ulicę, co trzeba. I na prawe lustro muszę cofać. Ale tu facet będzie mnie wyprowadzał. A potem pojadę dalej i zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Nic, cofnę to wam. To wam pokażę. Dobra, ja sobie muszę zawrócić. Bo zaraz będę cofał na lewe lustro, ale kurde, na razie nie ma za bardzo gdzie, nie? No nic, będę coś próbował za chwilę. Może się uda. Nie lubię takich rozładunków, ale dobrze jest. Mogło być gorzej zawsze, nie? No i w taką uliczkę musiałem cofnąć. Tam mnie chłopaki jeszcze prowadzą. O, pokażę wam. Tu jest wszystko dobrze w miarę. Dobra, tutaj chłopaki też mnie prowadzą. Tak, że bezproblemowo, nie? Pewnie do samego końca muszę cofnąć, tylko pomału przy tych drzewkach. No i dobra, po rozładunku się, moi drodzy, włącz. No i dobra, rozładowałem się, a że stoję na akurat przejeździe kolejowym, to stwierdziłem, że... No nie, to jakieś roboty są drogowe. Patrzcie. Tu nie przejedziemy. No to stwierdziłem, że coś powiem do was. No i chłopaki w ogóle mówią, że dobry kierowca, naraz za ten cofnąłem. Mówię, kurde, no w italiańsku jest gorzej, nie? Także jeszcze chwila, jadę się ładować. No i co, jedziemy na Italię, moi drodzy, jedziemy na Italię. Także oficjalnie witam w dniu kolejnym. No, wahadełko chyba jest, bo tam widzę, że kamionek jedzie. No, łapą ostrość. O. Jadą chłopaki. No to gitara. I've seen those sleepless lights, sipped on the champagne life, New York City, high dollar tipsy, and I felt an LA sun, cruising up highway 1, picture perfect, that red sting was worth it. I've been to some parties, seen my name on marquees, red line in a black Ferrari in the country. But I've never been on top of this world. With one look at one girl, white Adidas on bare feet, t-shirt hiding your two-piece. Angel made the makeup, wake up. Jak widzieliście, ja już wyjechałem z ładunku, robię aktualnie kawę, bo kurde, tak mnie spani, łamie, że masakra, nie? Czekajcie, bo się chyba nawet gotuje, no. O.
szybka kawusia. Oczywiście czarna. Żeby nie było. Dobra, ja się do łazienki skoczę. I jedziemy dalej, moi drodzy. A, i chyba te chwościki w ogóle zmienię. Żeby były jakoś tak bliżej, czy coś. Coś wymyślę zaraz, nie? Dobra, robię kawkę. I jedziemy. O, w ogóle na... Tak powinno być nagrywane. Bo... Jeszcze wam chciałem jedną rzecz powiedzieć, tak w ogóle. Moi drodzy, jedna rzecz. Wiecie o tym, że nagrywam TBS-a. I powiedzcie mi, czy chcecie, żebym zrobił odcinek na temat zarobków kierowcy, ale taki drugi po 2 latach, jak to wygląda. Dajcie znać w komentarzu. I jeżeli macie jakieś sugestie, coś chcecie, żebym powiedział, to po prostu napiszcie w komentarzach. Na pewno to wezmę pod uwagę. I na pewno się do tego odniosę. Więc idziemy do łazienki, bierzemy budki. Ale pogoda była ładna. Kurde, no aż miło wyjść. Przespacerować się troszeczkę. Powiem wam, petarda. Dafik żółty wjeżdża. Pewnie Webeders. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Chociaż mogę się mylić. Zaraz zobaczę. A nie, to nie Webeders. To jest kontener. Dobra, jedziemy, moi drodzy. Nie ma co czekać. Tylko to trzeba zapierniczać. Jestem przed Budapesztem. Także do Murskiej Soboty jeszcze kawałek drogi. Także co, pakuję się, mam kawę. Jedziemy. Moi drodzy, jak to Michał z Instagrama mówi. Pozdro, byku. Musi być, moi drodzy. To będzie nasze hasło reklamowe. A więc tak. Zaparkowałem tutaj. Akurat jechałem stamtąd. Mówię, a pół godziny zostało, mówię, na tacho. Bo mi zostało tak naprawdę godzina 30 na dychę, 30 minut na 9 godzin. No i stwierdziłem, że a, spróbuję wjechać. No ale zawalony stałem, mówię, dobra, to pojadę. Ale nagle chłopak stąd zaczął wyjeżdżać, nie? No to tak sobie myślę, co będę wyczekał? Pakuję się i staję, nie? Także stoimy, 32 minuty zostało do końca. Do Murskiej Soboty 142 km. Przepraszam, ziewałem. Do Murskiej Soboty 132 km. Także widzimy się rano i tyle. Na obchód pójdziemy i ja idę teraz w kimono. Także, moi drodzy, dobranoc. Wiecie co? Dopiero wstałem. Jakieś pół godziny temu ogarnąłem się i ruszam. Nie wiem, czy przez to, że kurde, przez ten remont mało spałem i tak teraz dużo śpię. Ale powiem wam szczerze, że to dobrze. To dobrze, bo się wysypiam. Mamy 9.27, ruszamy. Dzisiaj pewnie pójdziemy na dychę, także przewiduję, że będziemy jechać do 22. Kawka zrobiona, ruszamy. Zapraszam na timelapsiki, nie przedłużam. Jak coś będzie działo, będę się standardowo, moi kochani widzowie, włączał. Now, girl, I know what's coming. You got your eyes fixed on me, and I know what that look means. You've been waiting far too long for you and I to be alone. I can't hide from you, girl, anymore. You got me cornered, make your move. It's time to bring the heat. So light me up. Strike a match, girl, set me on fire. And light me up, light me up, light me up. Pour on the gas, girl, set me on fire. My heart is melting in the palm of your hand, so take things slowly. The flame is hot that we are making. I can barely what you and I are needing. Let's take our time and fan this flame. Give each other over and over. We're
about you and I and what we just did. Moi drodzy, stoimy aktualnie na strefie i nie stoję sam. Stoję z Łukaszem. Pozdro, Łukasz. Idę zaraz w ogóle do ciebie, biorę piwko i idę na bajerę. Szukaliśmy miejsca, nie mogliśmy znaleźć, patrzcie, gdzie w ogóle stoimy. Tu jest jakaś firma, coś tam, no i Łukasz stoi tam. O, coś tam pewnie pisze. Nie widać go, nie widać go. No, także pozdro, jak to oglądasz, ale oglądasz na pewno, zaraz do ciebie idę. No i na takiej zonie stoimy, moi drodzy. Także co? Z mojej strony tyle, dobranoc, no i do rana. Dzień dobry. Powiem wam, że dzisiaj trochę lepiej się wstawało. Nie było aż tak źle, czekajcie. Lepiej trochę. No, także co? Palimy furę, robimy obchód, idziemy budzić młodego. Nie wiadomo, czy wstał. Spróbuję to nagrać. Skało oczywiście. I co? Chwila bajery i ruszamy. Buongiorno! Controllo stradale, per favore vattene! Capo! Per favore, vattene! Per favore, vattene! Śpisz jeszcze? Młody się nie dał nabrać, bo poznał po głosie, ale powiem wam, że wiecie dlaczego mu to zrobiłem? Wczoraj się spotkaliśmy, jedziemy, on mówi suchy! Suchy! Mówi, dwie ośki masz, ten, dwie opony masz, kapcia. Ja mówię, jak kapcia? No normalnie, mówi, dwie. Kurwa, mówi, nawet trzy, nie? Ja mówię, jak trzy? I ja taki zesrany, on mówi, żartuję sobie. Ja mówię, czekaj, kuźwa, zatrzymaj się, ja ci mówię, seków na pierdziele. Także wiecie. A jakby ktoś nie wiedział, co mówiłem, to mówiłem, że kontrola drogowa i proszę odjechać, nie? No, także. Ale za spady na maksa, nie? No dobra, także... Biorę kawę, idę do młodego na bajerę. Pozdro młodo od razu oczywiście dla ciebie. No i co? Do następnego. A my, moi drodzy, no i ty młody, jak oglądasz. Widzimy się dalej na trasie. Jakiś tam lepszy chyba przywalimy, nie? This life sure has a sense of humor, a funny way of knocking you to the ground. It hits you hard when you least expect it, and laughs the second that you were down. But in that moment, that moment when you feel like you're all alone, it's in that moment. Together we feel. Together we feel. Let's go, go out and face the sun. Let's go. Some days it's not easy to wake up. It's so hard, hard just to be yourself. The cards can quickly stack up against you, lead you down a road running straight to hell. So don't let. Wam, że ja mam chyba więcej szczęścia jak rozumu. Najlepsze jest to, że z młodym jak stałem, to się go zapytałem, czy ma gaz. Powiedział mi, że nie ma, że ma jedną butlę. Ja też mam jedną butlę, ale mamy 4 sztuki. W dobrej cenie, bo 3,50 za euro za jedną, ale w czteropaku dycha euro. Także podobnie jak w Polsce, myślałem, że będzie drożej. Także naprawdę, naprawdę nieźle. Nic, idę do auta i jedziemy dalej. Jeszcze podwójne espresso wypiję, także pozytywnie. Pogoda luks. Zapowiada się dobrze. Jak mówiłem, jaki poniedziałek? Jaki cały tydzień. Tak, no, wydaj dalej. A
wiecie co, jeszcze jak przeszedłem do auto, to stwierdziłem, że kurde, zobaczyłem, że mam 15 minut pauzy, a to umyłem lustra, umyłem okna, tam lustra, aż się będzie przyjemnie jechać. No, dolałem płynu, także ruszamy. Robię już czwartego dubla, bo mi miejsca brakuje w telefonie, muszę coś zmontować i usunąć. Także godzina 3 została na budziku. Moi drodzy, widoku wam już nie pokażę, który wam pokazywałem, bo się nie da. I teraz myślę, czy jechać do Taranto, czy do Matery na La Soste. I chyba pojadę do Matery na La Soste, tam się wypauzuję, bo mam tam oczywiście swój parking duży, wiem, że jest, a pod Taranto nie wiadomo, czy tam coś będzie wolnego. Rano wezmę prysznic, zjem croissanta, no i oczywiście napiję się dobrej kawy, dobrego cappuccino, nie? Także jedziemy, moi drodzy, pod La Soste. No, w końcu się udało nagrać. Jezu, cztery duble, no po prostu masakra. Nie wiem, moi drodzy, jakie będzie słychać, bo nagrywam to starym iPhone'em, ale w nowym już brakło tego pamięci. Także jak będzie źle, to dodam po prostu tutaj na dole napisy. Nie mam szerokokątnego obrazu, nie mam nic, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Dojechaliśmy do La Soste, do mojego ulubionego parkingu. Się śmieję z młodym, że ja tutaj mam tak naprawdę czerwony dywan rozłożony. Jestem stałym gościem tutaj. Jedź, jedź, Dafik, wiem, że masz ciężko, ale jedź. Ten chłop mnie wyprzedał przed chwilą. No, pełniuśko. Kurde, pełniuśko. Ale chyba koło tych dwóch ciężarówek sobie stanę i tyle. Albo tutaj się wcisnął. Nie, by się wciskał. No, może by się wcisnął, ale... Szanić to. Stanę sobie normalnie koło... O! Między solówką a tym. Nie, koło tych dwóch się stanę tutaj. Będzie gitara. Albo tu w środku będzie przyjemniej. Zobaczymy. Nie, tutaj się stanę koło nic, to będzie najlepiej. Także jak zaparkuję, to się po prostu do was włączę. No i dzień dobry w dniu kolejnym. Ja oczywiście byłem przez chwilę w łazience ogarnąć się. Powiem wam szczerze, że kurde, tak zmięty wstałem, ale wyspany, o dziwo. No i co, idziemy teraz do auta, robimy szybką kawuchę, bo nie mam czasu tam stać i nie gadać. Robimy szybką kawuchę i jedziemy na Taranto, zrzucamy, potem wracamy do Matery, ładujemy i jedziemy pewnie gdzieś na Polskę. Także moi drodzy, nie przedłużając, może jakieś najlepsiki się uda nagrać, może nie. Widzimy się nagrać. No i mamy problem, bo za kilometr jest zamknięte, także tędy nie przejedziemy. Trzeba szukać innej drogi. Kurde, zaczynają się problemy. Ale będzie dobrze. Myślę, że źle nie będzie. Moi drodzy, jestem tu, muszę się wcofać tam. Będzie ciężko. Będzie ciężko, bo jest naprawdę ciasto. Powiem wam, że się udało. Zatrzymał się tam Włoch. Nie wiem, czy będzie widać. Czekajcie. Nie widać, kurczę. Może za chwilę będzie widać. Zatrzymał się Włoch. O, czekajcie, widać go. O. Tam idzie. Idzie do swojego Volvo. O, tam, który stoi. Zatrzymał się i pomógł mi wjechać, nie?
Także wiecie, mówi, że przodem, ale mówi, że musisz się nawrócić, nie? Ja się nawróciłem w drugą stronę i mi patrzył na prawy ten. Powiem wam, że samemu chyba to jest niewykonalne. Kurde, tragedia, nie? Samemu tu wjechać, ale się udało. Także moi drodzy, wjechałem przodem, dosłownie z prawej strony, jak mi patrzył, to dosłownie centymetry, bo mi tak pokazywał, od muru i na murku i kołami, a z lewej strony dosłownie tyle od tych drutów i krawędzi, nie? Także no, nie byłoby szans, żeby wjechać samemu, nie? Także udało się. Dałem mu oczywiście polskie piwo, podziękował. No, także jedziemy na rozładunek. Kuźwa. Dobry tydzień, dobry tydzień. Wiecie co? Powinno się udać w miarę teraz wyjechać. No, ale zobaczymy. Tam z lewej nic nie jedzie. Maksymalnie się wyciągnąć. I w prawo, nie? Jak tutaj jeszcze trochę mogę. Kurde, no i widzicie, właśnie o tym mówię. O tym właśnie mówię, że tutaj jest na... tutaj jeszcze jest miejsce. A tam jak to wygląda? W miarę przychodzi. No wiecie, wyjechać zawsze jest prościej, nie? Przeszło. O, dojechać zawsze jest prościej, ale kurde, wjechać tam było ciężej, no. Z lewej strony bym tutaj nie wjechał, musiałem z prawej, nie? Odwracać. Ale pykło. No to moi drodzy, jedziemy na załadunek. Mam 4 punkty zrzutki. Jak z tej mojej roleczki. No i co? Widzimy się tak naprawdę, myślę, że na tym. Po załadunku, bo sobie na spokojnie się załaduję i jak ruszę, no to się do was oczywiście odezwę, nie? Jakieś timelapsiki przy okazji nagram, albo może na pauzie już się wrzucę, no w każdym razie timelapsy wjeżdżają. Pamiętacie ten zakaz przez chwili? Chłopaki drogowcy stali się, ich pytałem, czy przejadę, i powiedzieli, że tak, że śmiało, i wiecie co, boję się, że może być problem, ale wcześniej ten gość solówką gonił, nie? No tak, solówka przeszła duża, no to ja tak samo przejdę, nie? Mi się przynajmniej wydaje. Czekajcie, zobaczymy. Tu jest ten zakaz. Kuźwa. No bo to taki mostek jest. Nie zawali się? Nie zawalił się. Widzicie? Tak się jeździ po włoskich klimatach. No bo wyginali znaki i pierdzielą i jeżdżą tędy na skróty. Czyli mogę formalnie tędy jechać. Przeszedłbym. Ja by człowiek jeździł, ale jedziemy tędy, nie? Tu jest niby pod prąd w ogóle, nawigacja to widzi, nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia dlaczego. No ale nic. Zaraz wyjedziemy na rondo, jedziemy w prawo na Materę, także gitara, gitmanina, o to chodziło. No i tu mamy to rondo, co staliśmy. A tu mamy zakaz. Z rana. Dobra, to jedziemy dalej. This is how we country down in the boondocks. This is how we country out in the sticks. Bonfires, mud ties, cowgirls and cold beer. This is how we country, how we do this. Yeah, it's time to get your country on. Barek, moi drodzy, wczoraj się już nie włączałem, byłem tak zmęczony, masakra. Wstałem dopiero i powiem wam, że idę wziąć prysznic i jedziemy, jest godzina 8. Przez to słońce chyba, bo wiecie co robiłem w słońcu, 29 stopni było, tak mi grzało w banie. Przegrzałem się chyba, tak mi się wydaje. No ale nic, dzisiaj jest tak samo ciepło. Także idę się ogarniać, idę wziąć prysznic. I za godzinę ruszamy. Dzisiaj chyba w ogóle będę już filmik montował i wam wrzucę, bo dzisiaj chyba z Włoch nawet nie wyjadę, także
staniemy gdzieś po prostu, gdzie jest dobry internet i tyle, nie? Także moi drodzy, ogarniam się i widzimy się za chwileczkę. Dobra, wstałem, jest 8:20, 46. Powiem wam, czekaj, jak wstanie, wbiję tą kawkę, to kurde, jakoś tak od razu inaczej. Wcześniej taki zmięty, prysznic wziąłem, kurde, taki zastrzyk energii, taki zastrzyk, wiecie, dopaminy, wszystkiego, no kurde, luks, nie? Ale prysznic, powiem wam, w tragicznym stanie, kurde, tutaj na pierwszej pompie od termoli, no ale nic, trudno. Jedziemy, moi kochani. Przed nami dzisiaj długa droga. Myślę, że we Włoszech będę jeszcze stał. Chciałbym, bo bym chciał live'a dla was zrobić, a jak będę stał gdzieś indziej niż we Włoszech, no to live'a oczywiście nie zrobię, no bo nie będę miał internetu. Także miejmy nadzieję, że we Włoszech będę stał. No i co? Nie przedłużając, powiem wam, że nic się nie dzieje na tym wyjeździe. Takiego, wiecie, że film po prostu wychodzi krótki. Ale to wiecie co? Dobrze. Dobrze, bo w końcu taki spokojny wyjazd. Wstaję sobie o godzinie tam, nie wiem, 8:30, 7:00. Ruszam na spokojnie, jadę, pauzę kręcę. Tak, to taki vlogasek wyszedł naprawdę spokojny. No, oprócz tych dwóch takich mankamentów. Ale i tak, wiecie, to jak na moje przygody w transporcie, to i tak jest mega, mega spokojnie, nie? A i co chciałem wam jeszcze powiedzieć na temat tego pychopalka, co te klopsiki jadłem wcześniej, nie? To powiem wam, moi drodzy, generalnie tak, że pychopak ogólnie podjąłem z nim współpracę. Wysłali mi po prostu paczuszkę z jedzonkiem, żebym sobie sprawdził, jak to działa, jak to smakuje i tak dalej. I powiem wam tak, jeżeli chodzi o pychopaka, ja się sam zastanawiałem swego czasu, czy by tego nie kupować w trasę, ale nie po to, żeby jakby, wiecie, jeść to, zamiast po prostu gotować, tylko pod tym względem, żeby po prostu mieć taki bufor, że jak na przykład nie chce mi się gotować, to mam, żeby sobie odgrzać. I powiem wam szczerze, że pod tym względem jest to zajebiste, bo żarcie ogólnie, jako samo żarcie, jest po prostu bardzo dobre. Jest naprawdę, no, skład ma zajebisty. Żadnych, wiecie, jakichś z tych spulchniaczy, jakieś, wiesz, gumy, coś tam, jakieś takie, wiecie, dziwne rzeczy, wszystko naturalne. W smaku też jest jak najbardziej ok, jak dla mnie 8/10. Nie wszystko mi też smakowało. Druga sprawa, ja też lubię bardziej pikantne, nie? Dlatego, wiecie, ja po prostu musiałem sobie dosolić, dopieprzyć. To chyba papryki, tak, to by było dla mnie lepsze, nie? Jeżeli chodzi o różnorodność, no to jest petarda. Po prostu tak wymyślę smaki, że naprawdę super. Dlatego powiem wam tak, no generalnie, jeżeli chodzi o mnie, to polecam. Aha, jeszcze jedna rzecz, cena. Cena wychodzi za taki zestaw 10 słoików, 230 zł. Czy to mało, czy to dużo? Nie mi to oceniać, no taka jest cena. Ja to dostałem, wiecie, za darmo, nie? Ale jako wiecie, według mnie, jeżeli miałbym się tym żywić cały czas i wydawać na przykład na 3 tygodnie takie dwa pakiety i wydawać 500 na same słoiki, no trochę dużo. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, wiecie, skład, biorąc pod uwagę jakość tego jedzenia, to nie jest tak dużo. Bo weźmy na przykład jakiś zwykły słoik z Biedronki za 8 zł czy za dychę, a weźmy taki słoiczek od nich, no różnica jest kolosalna, nie? Także no, cenę sami sobie musicie ocenić, czy to dużo, czy to mało. Według mnie jest to adekwatna cena do jakości. I co jeszcze chciałem powiedzieć, trochę tak na samym koniec, nie przedłużając, jako alternatywa taka, wiecie, że kupujecie sobie taki zestaw i macie w trasie, że w razie W na przykład stajecie na pauzie, odgrzewacie i tak dalej, petarda rozwiązanie, bo możecie zjeść naprawdę treściwy posiłek, szybko i nie musicie gotować, nie? A jak wiemy, u nas w trasie, wiecie, jak jest z posiłkami. Przeważnie to jemy jakąś konserwę albo coś na szybko odgrzewamy, bo nie ma czasu, albo się po prostu już z tym nie chce, nie? No ja, powiem wam, ja się zmuszam do gotowania i ja gotuję dużo, nie? Prosty przykład, wczoraj gotowałem oczywiście makaron z pesto i pecorino, nie? Także jako alternatywa taka na szybkie obiady, jak najbardziej. Sorry, że trzęsie, ale jadę po nierównej drodze, jak to po włoskiej autostradzie. Także nie przedłużając, moi drodzy, zapraszam na timelapsiki, bo tu będzie trzęsło. No i co, widzimy się, myślę, że już na parkingu.
Then a rooster crow in 6 a.m. Black rifle coffee, a few good friends. Watching the sunrise in a deer stand, hell yeah. That's my kind of country. Casting a rod out on the lake. Ice cold beer, dry tailgates. Watching the sunset fall asleep, hell yeah. That's my kind of country. Out where the green grass grows. It's just one stop sign to a simple life off a dead end old dirt road. Cowboy hats, pickup trucks, four-wheel drives, digging up mud, sipping whiskey from a Dixie cup. Hell yeah, that's my kind of country. Rodeo buckles, worn-out boots, wide open fields, small town roots. We like to eat what we shoot. Hell yeah, that's my kind of country. Listen up. Digging up dirt with these two hands, praying for rain, working that land. The fear of God instilled in every man. Hell yeah, that's my kind of country. Friday night lights, old town squares, Jesus chicken and county fairs. Sunday mornings are a family affair. Hell yeah, that's my kind of country. Out where the green grass grows. Where the green grass. It's just one stop sign to a simple life off a dead end old dirt road. Cowboy hats, pickup trucks, four-wheel drives built for tough. American flags flying in the mud. Hell yeah, that's my kind. No i dobra, zakupy zrobione. Ja wiem, że pewnie mnie słabo słychać, ale moi drodzy, kupiłem tyle rzeczy, wydałem 150 zł. Wam ci powiem, co kupiłem dokładnie. I na pewno będę miło to wspominał, to takie, wiecie, wychodzenie tutaj do sklepów, bo... No kurde, no we Włoszech jest cieplutko, klimat jest specyficzny, jest... Zawsze będę to miło wspominał, szczególnie, że jestem w Marocie, nie? A, i co miałem powiedzieć wam jeszcze? Dlaczego nie poszedłem do Lidla? Z bardzo prostej przyczyny. Dlaczego nie poszedłem do Lidla? Miałbym Lidla pod nosem. A w Marocie do Kanada mam kawałek. Więc spacer to samo zdrowie. Także moi drodzy, widzimy się oczywiście w aucie. Stoi bestia. Pośród innych. A więc żebyście widzieli, co kupiłem. Kupiłem naprawdę dużo rzeczy i myślę, że cenowo całkiem nieźle to wyszło. Mianowicie kupiłem banany. Kupiłem guanciale do carbonary włoskiej, którą będę robił. Kupiłem dwa razy makaron spaghetti. Promocja była, po 1 euro za sztukę. Do tego kupiłem jeszcze oliwę, też była w promocji. 8,90 za litr. W sensie euro, nie? Kupiłem jabłek, 2 kilo. To jabłka to tu położę. Kupiłem pesto ricotta z orzechami włoskimi. Bardzo fajne połączenie może być. Tu mamy tyle. Do tego jeszcze kupiłem bazylię. Czegoś w Polsce nie ma, ja tego nie rozumiem. Kupujecie bazylię jak rukole czy szpinak i by było git, nie? Kupiłem dwa razy oczywiście ser. Mam tutaj na myśli kupiłem ten parmezan, parmigiano. No i pecorino, nie? Standardowo. Do tego tagliatelle, bo będę robił makaron z fetą. O, i fetę kupiłem do tego jeszcze. Do tego kupiłem jeszcze pomidorki koktajlowe, całe opakowanie. I do tego kupiłem jeszcze 4 kiwi do szejków, no to wiadomo, nie? No i ja to jak taki niedźwiedź. Bez żelków to nie mogę, nie? Także kupiłem jeszcze sobie żelki. No i to jest tyle, moi drodzy. To jest tyle. Także pakuję to. No i co? Jedziemy w trasę, nie? Bo nie ma co czekać. Pauza już wyszła, 45 już rano wyszła. Ale pogoda tak piękna, że aż się nie chce stąd jechać. Ptaszki ćwierkają, słoneczko świeci, no pięknie jest. Po prostu pięknie. Idziemy.
No i dojeżdżamy do takiego parkingu jak Gonars, gdzie młody ma rozłożony czerwony dywan, tak jak ja na Lasoście na paterze. Także zobaczymy, czy będą miejsca. Jak będą miejsca, no to stajemy. Jak nie będzie, no to lecimy dalej na Udinę. No i tyle. Ja dla Was ten film zaraz będę montował. I zobaczymy, czy będziemy tutaj stać, czy nie. Chociaż powiem Wam, że widzę, że z daleka. A że tutaj jest, kurde, ciasnawo trochę. O, patrzcie. Taka średniawka trochę. No ale zobaczymy. Może gdzieś będzie miejsce, żeby się przytulić, czy coś. Przejedziemy, zobaczymy. Nic nas to nie kosztuje. Może parę minut, a może będzie miejsce, nie? Jest. Jak zapchane. Pojedziemy tu w prawo. Nie ma. Tutaj sobie pan gotuje. Ale zachód słońca mamy piękny. O, pięknie to wygląda. Busik stoi. Przejedziemy czy nie? Nie, przejedziemy bez problemu. No nie ma miejsca, no. Tutaj panowie też gadają. No nie ma miejsca. A tutaj? Nie ma. Też stoi Scania zielona. O. Tutaj to jest wyjazd. No tutaj mógłby stanąć. Ale walić to. Jedziemy dalej. Nie będziemy stać w takim miejscu. Kurde, jak to zapchane wszystko. Ja pierdzielę. No ale nie ma co się dziwić, nie? Piątek. Tutaj też nie stanę. Tu też nie stanę. Tu też nie. No koło tego też nie. No nic, to jedziemy dalej. Tym razem widzę, że dla mnie czerwony dywan młody nie jest rozłożony. Także no gdzieś by się może ustawił na upartego, ale wiecie, kombinować to wolę jechać dalej, nie? Ja też z drugiej strony nie lubię na takich parkingach stać, gdzie bardzo dużo kierowców siedzi, nie? Dobra, to jedziemy dalej. Dalej będzie przygoda i tyle, nie? Wiecie co? Wjechałem na taki pierwszy parking po tym, jak się jedzie w kierunku Udine. Jestem na wysokości Udine. Zaraz zobaczymy, czy będzie coś miejsca, czy nie będzie. Jak będzie, to chyba zostanę. Co myślicie? Może zostać sobie. Nie jest miejsce. Parkować tu czy nie? Można zaparkować w sumie. Nic, wiecie co, chyba tu zaparkuje. Tu kolega w ogóle Ewoli stoi, także chyba tutaj się zaparkuje i tyle. I nie będziemy szukać jakiegoś kombinować czy coś, nie? Albo tam se stanę. Nie, tutaj stanę na początku. Będzie chyba najlepiej. Chociaż nie chcę w rajce stać, tylko będzie stanął sobie, wiecie, tak inaczej, tak na uboczu, nie? Wiecie co, tutaj się ustawiłem. Przy drodze, żebym miał z rana, wiecie, łatwo gdzieś tam, wiecie, sobie na trawkę popatrzeć czy coś. Zawsze to inaczej, nie? Nie lubię gdzieś między rajkami stać. Kończę tacho, zaczynamy, moi drodzy, weekendówkę.
Także ja się, moi kochani, biorę za montaż filmu dla was. Dzisiaj go wrzucam. Robimy miniaturkę. No i co? No i tyle. Widzimy się, moi drodzy, w środę na TBS-ie. Takie sprostowanie. Sorki, że nie było TBS-a. No ale wiecie, po remoncie nie było też czasu, nie byłem we Włoszech, nie było jak wrzucić, nie było jak nagrać. Ale biorę się jutro za nagrywanie, będzie pogoda. Także jutro będzie co robić. Jeszcze spacerek do tego, może jakiś trening, zobaczymy. Także moi drodzy, dzięki, że byliście. Jak mówię na początku, zostawcie jakąś łapeczkę w górę, komentarz po sobie, jak dotrwaliście do końca. Na przykład, o, możemy tak zrobić, że ci, co zostali do końca, to niech napiszą na przykład, byle co. W cudzysłowie, no nie będę wiedział, o co chodzi. Także moi drodzy, ja kończę. No i co, dzięki, że byliście do końca, standardowo. No i do następnego. Trzymajcie się, na razie, cześć.